Przed nami 9. kolejka ligowa Mistrzostw Polski w hokeju na trawie sezon 2021-2022, awizowana na dzień 23 kwietnia bieżącego roku. Dla zespołów z ścisłej czołówki tabeli ligowej Grunwaldu Poznań, Pomorzanina Toruń i AZS-u AWF-u Poznań to pierwsza z trzech kolejek na szczycie tabeli. Prezentację kolejki zaczynamy od spotkania derbowego. Start 1954 Gniezno podejmuje Stelem Gniezno. W rundzie jesiennej zwyciężył Start 4-1. Mecz odbył się 18 września 2021 roku. Najlepszym strzelcem Startu jest Maciej Wejerowski, zdobywca 5 goli. Start z 6 punktami zajmuje 7 miejsce. Najlepszym strzelcem Steli z kolei jest Artur Mikuła, zdobywca 7 bramek, którego niestety nie zobaczymy w meczu derbowym. Pauzuje za czerwoną kartkę zdobytą w meczu 8 kolejki z Grunwaldem Poznań. Stela z 9 punktami zajmuje 5 miejsce. Warta Poznań podejmuje LKS Gąsawa. Jesienią Warta zwyciężyła w Gąsawie 1-0. Z 11 punktami zajmuje 4 miejsce. Najlepszym strzelcem Zielonych jest Maciej Walkowiak, zdobywca 5 bramek. LKS Gąsawa z 3 punktami dzierży czerwoną latarnię rozgrywek i będzie walczyć o powiększenie dorobku punktowego. Albert Wrzesiński jest najlepszym strzelcem drużyny. Zdobył 4 gole. AZS AWF Poznań kontra AZS Politechnika Poznańska. W jesiennym spotkaniu górą akademicy 2-1. Najlepszym strzelcem AZS-u AWF-u Poznań jest Łukasz Kurniewicz, strzelec 5 goli. Zespół z 18 punktami zajmuje 3 miejsce. AZS Politechnika Poznańska to 6. zespół rozgrywek. Ma na swoim koncie 7 punktów. Najlepszymi strzelcami zespołu są Robert Pawlak i Mateusz Stotko. Zdobyli po 5 goli. I spotkanie, które zawsze przyciągało uwagę kibiców. Pomorzanin Toruń podejmuje Grunwald Poznań. W rundzie jesiennej Grunwald pokonał toruński zespół 4-2. Rundę wiosenną Pomorek rozpoczął niezbyt szczęśliwie, bo od porażki w Poznaniu z Politechniką 3-2. Najlepszym strzelcem toruńskiej drużyny jest Wojciech Rutkowski, zdobywca 11 goli. Pomorek to wicelider rozgrywek, zgromadził dotychczas 18 punktów. I hegemon rozgrywek, drużyna z 42 strzelonymi bramkami i zaledwie 8 straconymi, z kompletem 24 punktów. Grunwald Poznań. Grunwald rundę wiosenną rozpoczął od planowej wygranej ze Stelą Gniezno 4-0. Najlepszym strzelcem zespołu, jak i najlepszym strzelcem ligi jest Jacek Kurowski. Zdobył 17 bramek. To także pojedynek lidera i wicelidera strzelców bramek. To najciekawsze spotkanie mające bezpośredni wpływ na układ szczytu tabeli ligowej. Przypomnę tylko, że zajmujące 2. miejsce toruński Pomorzanin ma tyle samo punktów, co 3. drużyna ligi AZS AWF Poznań. Pomorek jest lepszy stosunkiem bramkowym. To oczywiście przedligowe dywagacje. Wszystko zweryfikuje boisko. Jak zawsze namawiam Państwa do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.